Dzień dobry, nazywam się Michał Ostrowski, w firmie Lange Łukaszuk zajmuję się sprzedażą narzędzi ręcznych. Dziś chciałbym Państwu opowiedzieć o wkrętakach firmy Felo. Firma Felo istnieje na rynku od 1878 roku. W trakcie swojej ponad 140-letniej kariery zaznaczyła się wieloma patentami i rozwiązaniami technicznymi. To właśnie Felo wymyśliło dwukomponentową rękojeść. To właśnie Felo pokryło po raz pierwszy bit azotkiem tytanu. Stworzyło tak zwany bit tin. To właśnie Felo stworzyło klingi izolowane, wymienne do pracy pod napięciem 1000 V. I to właśnie Felo wymyśliło wkrętak ergonik, który dostosowuje się indywidualnie do każdej dłoni. Rzecz, która teraz wydaje się oczywistością, jednak wymagała wielu, wielu lat udoskonaleń, wielu lat pracy i wbrew pozorom rzeczy najprostsze są najtrudniejsze do wymyślenia. I właśnie to wymyśliła firma Felo. Wkrętak, wiadomo z czego się składa, niezwykle proste urządzenie, to jest rękojeść i klinga. Rękojeść służy do przenoszenia momentów obrotowych, do jak najlepszego przenoszenia momentów obrotowych na końcówkę wkrętaka. Aby to osiągnąć, producenci uciekają się do poszukiwań jak najlepszego kształtu rękojeści, no i starają się używać też materiałów, które zapobiegają poślizganiu się dłoni na tej rękojeści. Firma Felo zawsze należała do awangardy, jeśli chodzi o rozwiązania ergonomiczne. Typowy wkrętak Felo z rękojeścią dwukomponentową. Zwróćcie uwagę, jak doskonale opracowana rękojeść. Jak doskonale ona jest wycięta, jak gdyby pod dłoń przeciętnego użytkownika. Składa się ona z dwóch komponentów. Komponent wewnętrzny, twardy rdzeń z wysokoudarnego PCV, który tutaj tylko wystaje na zewnątrz, i komponentu zewnętrznego, miękkiego, który ma bezpośrednio styczność z dłonią, to czarna guma, która charakteryzuje się taką miękkością pewną i przyczepnością do dłoni. Jeszcze ważne, odpornością na różnego rodzaju czynniki chemiczne, pot, sól i wszystkie inne substancje, czy większość substancji, jakie spotykamy na warsztatach. Rękojeść ta, oprócz tego, że ma właśnie taki charakterystyczny, gruczkowaty kształt, który ma się jak najlepiej układać dłoni, jeszcze dodatkowo ma tutaj takie uskoki, falki, tak? Generalnie wzdłużnie jest takie ma faski. W efekcie jego przekrój nie jest okrągły, tylko taki wielokątny. Zapobiega to, oprócz wspomnianej gumowej otuliny, nadmiernym, czy w ogóle eliminuje poślizg dłoni podczas kręcenia. Bardzo mocno zaznaczony jest kołnierz rękojeści, na którym opiera się kciuk. Umożliwia to pewne dociśnięcie krętaka do główki śruby i pewną kontrolę podczas pracy. Kołnierz ten ma tutaj ścięcia z dwóch stron, tak aby możliwie zapobiec turlaniu się wkrętaka w momencie, kiedy znajdzie się on na niewielkiej pochyłości. Rdzeń wewnętrzny wystaje tu na zewnątrz i jest bardzo gładki. Nie ma on żadnych szwów, nie ma on żadnych rantów, nie ma on żadnych zadziorów, nie ma on żadnych nadlewek, dzięki czemu nie kaleczy, ale nie powoduje dyskomfortu, kiedy kręcimy. Otwór poprzeczny, który dodatkowo umożliwia wzmocnienie momentu obrotowego, kiedy mamy problemy na przykład z odkręceniem śruby i umieszczeniu go na jakimś haczyku w warsztacie. Te cechy zawsze wyróżniały wkrętaki Felo spośród innych. Właśnie tą ergonomią, starannością wykonania, jakością materiałów. Ale ktoś mógłby powiedzieć, no ale mi ten wkrętak nie pasuje. Mi ta ergonomia nie pasuje. Choć trudno mi się z tym zgodzić, uważam je za znakomite, ale może tak być. Aby zapobiec tego typu sytuacjom, firma Felo wpadła na
Bardzo prosty patent. Przypominam. Wewnątrz wkrętaka znajduje się ten rdzeń. Na zewnątrz znajduje się ta gumowa otulina. Między ten rdzeń a tą gumową otulinę wprowadzono trzeci komponent, a mianowicie taką specjalną, opatentowaną piankę. Pianka ta nie jest ani za twarda, ani za miękka. Jest ona tak skomponowana, że podczas kręcenia nie ma efektu przesuwania się tej otuliny względem rdzenia, co powodowałoby pewien dyskomfort i utratę do pewnego stopnia kontroli nad procesem tego kręcenia. W efekcie powstała taka sytuacja, że ten wkrętak jest miękki. Jest miękki, a więc jakby w pierwszym odruchu, jak go bierzemy, to co czujemy? No komfort. Jest on miękki, jest po prostu... Możemy zakładać, że on będzie przyjemny w użyciu. Nie uciska, nie ugniata, szczególnie w momentach, gdzie mamy te sytuacje właśnie dokręcania, czy ten moment najtrudniejszy odkręcania. Ale nie to jest najistotniejsze w tym wkrętaku. To nie jest najistotniejszy jego atut. Najistotniejszym atutem jest to, że taka konstrukcja powoduje znakomite zespolenie się dłoni z rękojeścią wkrętaka, przez co uzyskujemy zdecydowanie wyższy moment obrotowy. Oceniany jest, że gdzieś mniej więcej, producent przynajmniej tak podaje, że około minimum 20% większy jest moment obrotowy w porównaniu z nawet dobrze skomponowaną rękojeścią dwukomponentową. Dzięki czemu wkrętak ten nie ma sobie równych na obecnym rynku. Jest, praktycznie dochodzi do pełnego zespolenia dłoni z rękojeścią wkrętaka. Jeszcze trzeci jest element niezwykle istotny, co daje rękojeść Ergonic. Rękojeść Ergonic daje lepsze czucie kręcenia. Mamy do czynienia czasami z małymi wkrętami, szczególnie w elektryce, w elektronice i szczególnie tam, gdzie wkręcamy śruby w jakieś elementy miękkie, typu tworzywo sztuczne, czasami nawet w ceramikę niektórzy wkręcają śruby. I wtedy, aby nie uszkodzić delikatnego gwintu, nie zerwać go, należy wkręcać z wyczuciem. Rękojeść Ergonic daje zdecydowanie lepsze czucie. Lepiej słyszymy, lepiej czujemy ten proces wkręcania, czy też wykręcania. A więc reasumując, trzy cechy, trzy atuty, które daje Ci rękojeść Ergonic Fellow. Pierwszy, zdecydowanie wyższy moment obrotowy. Drugi, komfort pracy. Trzeci, lepsze czucie. Jeśli podobał Wam się ten materiał, zasubskrybujcie ten kanał i odwiedźcie nasze media społecznościowe. Dziękuję, miłego dnia.